sos sweet chili, ale będzie on bez cukru. Ponieważ ja jestem na diecie keto, na której nie spożywam w ogóle węglowodanów, staram się nie rezygnować z tego, czego lubię, a mianowicie z potrawy stir fry. Więc będę robić sosik. Będzie nam potrzebne 700 ml wody, ocet z cydru jabłkowego, blender, sól, pieprz, santanowa guma, słodzik, jedna papryczka, zwykła, słodka i około 3 papryczek chili lub jalapeno, zależy jaką po prostu traficie. Ja sobie to papryczki kroję dosyć grubo, bo będę je blendować. Tutaj już część pokroiłam sobie. Proszę uważać na palce. Ponieważ jak raz się dotknie chili, to później już parę godzin to chili zostanie. Parę razy zrobiłam tak, że zatarłam wieczorem oko, myśląc już, że dawno moje chili z rąk się zmyło. Nie było to miłe przeżycie. Więc pokroiliśmy sobie papryczkę. Teraz będziemy ją blendować. Nie dosyć grubo, nie chcemy, nie dosyć na miazgę, nie chcemy papki, chcemy po prostu widzieć, że to są kawałki chili. Dolejemy sobie troszeczkę wody do tego i blendujemy sobie to wszystko. Czuć to chili aż w gardło piecze. Wygląda to mniej więcej tak. Widać spore kawałki chili. Przepraszam, piecze mnie aż w gardło. I ja sobie przeleję to do garnka. Ładnie sobie tutaj wygarnę to wszystko. Zaleję to sobie wodą. I będziemy sobie to około 10 minut gotować, żeby ta papryka nie była już surowa. Jeszcze zapomniałam o jednej bardzo ważnej kwestii, mianowicie, żeby dodać troszeczkę czosnku do naszego sosu. Jego szybko pokroję sobie tutaj na najmniejsze części i dodam do chili, żeby też on się troszeczkę miękczył. Kroję sobie go. Po 10 minutach, jak już gotowania, jak już nasze warzywa opadną na dół, to znaczy, że nie są surowe, może pokażę. Sos wygląda mniej więcej tak. Jest wodnisty, ale my go będziemy jeszcze doprawiać. Proszę się nie martwić. Na razie łyżeczkę soli i pieprzu. Ocet z cydru jabłkowego.
wodzik. Na razie damy sobie 9 tabletek stevii. Zapomniałabym o sosie sojowym. Przecież to tylko potrawa, to było niska, więc nie obejdzie się bez sosu sojowego. Pomieszamy sobie to. Bardzo dobre. Dosypię sobie jeszcze 3 tabletki słodzika, żeby był jeszcze słodszy, i dolejemy sosu sojowego. Akurat mam resztę. Myślę, że były to około 3 łyżki stołowe, może 4. Teraz będziemy to wszystko sobie ładnie zagęszczać. Będziemy potrzebowali odrobinkę wody. Około 150 ml wody. Dwie łyżki gumy kwantanowej, łyżeczki właściwie. Mieszamy dokładnie, żeby nam się to pomieściło. Tak. Będziemy dodawać naszego sosu. Mieszając. Nam się fajnie zagęszcza. Tam jest motyl. Tak, a nie przeszkadzaj mi, bo ja teraz nagrywam film. Ja nie chcę tego motyla. Dwie łyżeczki spróbujemy. Jest bardzo duża ilość tego sosu. To sobie to dosyć żwawo miksować. O, już się zaczyna fajnie zagęszczać. Pachnie jak sos ze sklepu. Sprawdźmy sobie gęstość. Myślę, że śmiało możemy dodać 5. łyżkę. Będzie idealny. Nie sądziłam, że tego będzie aż tak tyle. Proszę zobaczyć, jak on ładnie wygląda. I jak już sobie go wymieszamy, doprawimy według własnego gustu. Przelewamy go sobie
do słoiczka. Zakręcamy, czekamy aż ostygnie i wsadzamy do lodówki. Mam tutaj bardzo dużo bąbelków, przez to, że tak intensywnie mieszałam tą ksantanową gumą, ale jak to wszystko ostygnie sobie, osiądzie ładnie i będzie wtedy fajnie klarowny, zupełnie jak kupne. Tak wygląda nasz gotowy sos. Ładny, klarowny, słodziutki, niskokaloryczny. Spróbujcie.